This is my kingdom come. When you pull my key, look into my eyes. It's where my demons hide. It's where my demons hide. Don't get too close. It's dark inside. It's where my demons hide. It's where my demons hide. Hej, cześć, siemano wam wszystkim z tej strony Enrix, a to kolejny odcinek z serii Let's Play Gothic, 28 odcinek tej serii. W ostatnim odcinku zdobyliśmy Uriziel i pan Xardas, no ale ja mówię, wolę mówić już Xardas. Xardas nam powiedział, że mamy iść po zbroję, ponieważ tą co mamy uległa trochę no, zniszczeniu, ponieważ była duża rzeź. Dobra. Czekajcie, gdzie mam jakieś mikstury? Tutaj mam. Dobra, potujemy te oczywiście. Te się też napijemy. Ile mamy punktów nauki? Mam 66 punktów nauki. Przeznaczymy je na czekajcie, walkę bronią dwuręczną, ponieważ będziemy używać Uriziela. No i oczywiście będzie nam potrzebny Uriziel. No i czekajcie, ja się już tu zapiszę oczywiście, żeby nie było faili żadnych. I oczywiście musi być te słówko też już będzie naszym słupkiem głównym. Dobra, Bezi, nie zabij się, proszę. Oj, troszkę tam ci zjechało życia. Każdy chyba wie, gdzie jest wieża ta stara Xardasa. Ona jest tak na zatopionym takim jeziorku, tam gdzie, no zobaczycie zresztą zaraz, oczywiście. Wszystko wam pokażę. Jak ktoś oczywiście nie wie, to wam pokażę. Oczywiście chycamy, hyc. I tak, zapytam się was czegoś, tak o. Wolicie, żebym chronologicznie zrobił Gothica? Czy Gothic 1, Gothic 2, Gothic 3? Czy wolicie Gothic 3, Gothic 2? Bo ja w dwójkę tak się nie zagłębiałem. Choć umie dosyć grać w tego Gothica oczywiście. To co, chcecie Gothica dwójkę czy Gothica trójeczkę? Zobaczymy, ja chyba będę chciał chętniej nagrać Gothica dwójeczkę, ponieważ mi się strasznie podobał. No i Gothic 3 też mi się strasznie podoba, no ale to nie to samo co dwójeczka, ponieważ grafika już nie jest aż taka. Po prostu jest w Gothicu 3 zarąbista, w Gothicu tamtym dwójce jest po prostu fajna. Dobra, lecimy oczywiście. Znaczy w Gothicu trójce jest zajebista grafika, a w dwójce jest trochę lepsza niż tu. I czy my się nie utopimy? Bo tam trzeba oczywiście wpłynąć. Tam trzeba wpłynąć. Nie wiem, czy dobrze płynę. Czekajcie. Tędy trzeba, Bezil, płyń tam. Dobra, jesteśmy, yeah, pięknie. Dobra, Bezi, wychodź. Bezi, dobra. Mamy, jesteśmy już tutaj, gdzie jest zbroja z magicznej rudy. Udało mi się aż za pierwszym razem, czyli bardzo fajny, bardzo fajnie. Czekajcie, od którego kręgu jest śmierć ożywieńcom? Śmierć ożywieńcą, czwarty krąg, kurde. Dobra, deszcz ognia też nie, to też nie, grom też nie. Co to jest piorkineza? Szóstka. Piorkineza. Nie wiem co to jest, dobra. Mamy kostki, ściągnę sobie to i lecimy na kostki. Yeah, pięknie. Come on. Pojedynczo, panowie. Nasza zbroja, jak słyszeliście w poprzednim odcinku, dużo ucierpiała. No i dlatego tu jesteśmy. Pojedynczo, a ty jesteś sam. No i zaraz będziemy mieć problem, ponieważ będą zombie. Czy ożwieńcy, coś takiego. Dobra, już po szkieletach. O proszę. Mile widziany gość, mianowicie szkielet mak. Yeah, pięknie. Dobra.
Lecimy na niego zanim coś... Jak widzicie... Panowie... jasny gwint, jaki dymycz! O jasny gwint, ile ich tu jest! Dobra, czekajcie! Panowie, pojedynczo! Nie w... 8 czy 10! Pojedynczo, panowie! Pojedynczo! Raz, dwa, trzy! Pojedynczo, panowie! Pojedynczo! Ale się fajnie one drą! Ale sapią na mnie! Dacie mi zabić tamtego! Nie, Bezi nie! Jest, Bezi nie zabił się. Dobra, możemy sobie łyknąć miksturki. Spokojnie, Bezi. Damy radę. Bezi, jesteś wielki, dobra. Jesteśmy napojeni, jakby to można powiedzieć. Panowie zombie tutaj idą, ale nie są oni jacyś trudni do pokonania. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Oh fuck. Dymycz. Dobra, już zabiliśmy, ale ich tu było. Siedrą oczywiście na nas. Dobra, kolejny. Kolejni dwaj poszli, teraz ostatni. Dobra, jeszcze jeden został, ba, jeszcze dwóch. Tamten w ogóle się skitrał za posążkiem, znaczy za tym i myślę, że go nie widać. Dobra, już po wszystkich. Jasny gwint, jak oni się drą. I dalej tam mamy zombie, jak oni się drą, kurde. Boże, już mnie uszy od tego gwinka bolą. Dobra, oczywiście lecimy, yeah, pięknie. Lecimy dalej. W poszukiwaniu magicznej zbroi z rudy. Mamy mile widzianych gości, czyli zombie, którzy już na nas napierają. A wiecie, co tu jeszcze znajdziemy, co nie? Oczywiście, że tak, znajdziemy teleport do magów ognia. Który będzie nam potrzebny do przeteleportowania się i w następnym nie. Czekajcie. Zależy, ile ten odcinek będzie trwał. A może wiecie co, w następnym odcinku, żeby to skończyło się na jakimś porządnym odcinku, czyli 20 odcinku. Znaczy 30, na 30 odcinku skończymy sobie gotika i w następnym będzie rzeź w starym obozie, oczywiście. Jak już będziemy mieli Uriziel i TP. A dzisiaj będzie oczywiście pewnie też długi odcinek i jeszcze nie mamy. To nie tu, nie bójcie się. Zaraz będzie oczywiście. Będziemy mieć tą naszą zbrojkę. Poczekajcie, jeszcze ta jedna odnoga nam została. No i tam właśnie będzie nasza piękna zbroja z magicznej rudy. Tak jest, oh yeah. Dobra. Ale wiecie co, ja chyba za gotika dwójeczkę się wezmę. Będziemy grać magiem. Bo nie lubię coś grać wojownikiem. Strasznie trudno się gra. Więc będziemy sobie grać. Następna seria to Gothic 2 Noc Kruka. Wyczekiwana na pewno, bo ja chcę trylogię oczywiście robić gotika na moim kanale. Boże, te zombie są chore. Jak to zombie? Tago, moje umiejętności, te co teraz mam, co nie, te punkty nauki pójdą pierw na czwarty krąg, żeby śmierć ożywieńców wrzucać, bo to jest bardzo potrzebne. Ej, pojedynczo, panowie. Zabolały mnie uszy i to bardzo. Dobra, tamte te... jak to się nazywało? Czekajcie. Ja pierdzielę, zapomniałem, co miałem mówić. Dobra, nie wiem. Tamte coś powiedziałem i już zapomniałem. Aha, tamte te... Umiejętności będą nam potrzebne pierw do czwartego kręgu, żeby móc rzucić śmierć żywieńcom. I mamy zbroję, starożytna zbroja magiczna oczywiście. I mamy wyczekiwany teleport do magów ognia. Czyli Xardas tutaj zostawił ten teleport i patrzcie na to. Piu!
jesteśmy przekoksami, jeszcze tylko Uriziel. Uriziel, czyli zaraz możemy iść do pana Xardasa po nasz piękny Uriziel i będziemy mogli razem z Miltenem go oczywiście zrobić do całości. Czekajcie, gdzie mamy teleport do magów wody, do Xardasa, czyli do nekromanty. Możemy się tutaj stąd teleportować, czy nie za bardzo? Okej, jesteśmy już w naszej pięknej zbroi. Pięknie już wyglądamy, bezi ty przekoksie jeden, opie. Już taki koksik z ciebie jest, nie no, pięknie, pięknie, bezi. Jesteś takim koksikiem. Dobra, oczywiście lecimy na górę do Xardasa. Oczywiście on nam oddał Uriziel, złodziej jeden, kurde, trzeba go zaciukać. O Boże, dobra, Xardas. Jak widzę, nosisz zbugował się go. Wykonaną z magicznej rudy. Znalazłem ją w zatopionej wieży, w jednej z tych starych skrzyń. Xardas niczym Slenderman. Dzierżył. Mam tylko... Dobra, ziomale, ja już jestem, wiem o co chodziło, po prostu coś się zbugowało, no i wywaliło mnie, sorry za to, za drugi błąd w nagrywaniu, ale zawsze, bo Gothic wiecie, że to stara gra i na tych nowszych PC lub laptopach, choć to samo, tak chodzi właśnie i rozmawiamy z Xardasem. Przygotowałeś już? Tak, wszystko. Dlaczego nie? Będziesz musiał do... Zatem... Weź... Jestem... Jest na to... Ale... Dobra, ja idę oczywiście... Znaczy idziemy oczywiście do magów wody i tam jest Milten. No i właśnie Milten nam pomoże właśnie w tym, że... problemie. Witaj, przyjacielu. Dawno się nie widzieliśmy. Oczywiście, cześć, Milten. Wiele się wydarzyło. Chętnie bym... Dobra. Potrzebuję... No lecisz, Miltenie. Czekajcie, ja się już oczywiście zapiszę. No i oczywiście z Miltenem będziemy Uriziel przywracać do dawnej postaci. Tam się magowie na nas denerwują nieco, ale walić na to i będzie git. Co nie, Miltenie? Dawaj. A teraz mów, co się stało? Muszę wykorzystać. Żartuję! To nie po... Spotkałem. Wypełnij. Xard... Nikt... Ja rozumiem. Ja sobie to przewijam, bo to jest długi dialog. Wiem o co mam... Xardę, mamy robić. Ale... Musi... To bardzo ważne. Nic nie ro... Dzięki. Dobrze. No i wygląd... Spot... Dobrze. Dobra, Miltenie, ja już tam lecę. Wiecie co, może my się prześpimy, bo on długo tam leci. Właśnie tu jeszcze nigdy nie byłem. Dobra, tu... O, tu jest jakiś mag! Ja w nim nawet chyba nigdy nawet nie... Milten chyba już jest na dole. Ten w ogóle się nie wiem, gdzie przespał. To jest Mixer. Chyba, nie wiem, w dupie to mieć. I lecimy oczywiście na dół. Wii. Saturas, siemano. O nie! O Boże, myślałem, że spadniemy, że tu jest jakaś większa przepaść. Jasny gwint, nie strasz mnie, Bezi. Bezi zbugował się. No Bezi, debilu! No kurwa, surfuję na tym! No co za zjeb, nie! Boże, co za debil! Czekajcie, gdzie ja się zapisałem? Tu. Boże, Bezi, ty jesteś naprawdę debil. Boże, co za frajer. Jak, co jest cała magia Gothica jedynki? Wkurzenie wielkie, po prostu wkurzenie wielkie. Bezi tak denerwuje w tej grze, że to kurde, po prostu trzeba tak się na niego wkurzyć. Jak można surfować na, nie wiem czym tam. Dobra, gadaj z nami. A teraz mu... To... Dobra, Bezi. No szybciej, Milten, bo tracę czas. Ale... Dobra, zaryzykować musimy, a no nie i... panikujesz, leszczu. Gdzieś tu jest łóżko, nie ma, tu jest tylko podupiona biblioteka. A ten to będzie się szwendał tam chyba godzinami. Pójdziemy sobie się przespać tutaj i spróbuję już tak nie sfejlować, kurde, Bezi debil. Bezi debilu, ogarnij się w końcu. Zbroja jest fajna, ale Bezi... jest trochę porąbany, o.
Dobra, Bezi, tylko ogarnij się teraz, nie surfuj, nie zbuguj się nigdzie. Zapiszemy sobie tu, no i lecimy, a potem kończę, potem znowu będę nagrywał kolejne odcineczki, ponieważ trzeba skończyć tego gotika. No i skończysz go na całość, co nie? Dobra, Bezi, teraz się nie zbuguj, bo cię opies zabije. Zabije jak psa. Dobra, Bezi już się nie zbugował, on tam pewnie już na nas czeka. Myślałem, że znowu się debil zbugował. Boże, ten Bezi to tak wkurza. Ludzie zawsze gadają. Dobra, Milton, gdzie ty jesteś? Pora wstawać. Milton tutaj jest. No i co? Odprawiamy cały rytuał i oczywiście oglądajcie sobie ten filmik, bo jest co? I fajny jest. Masz miecz i Proszę. Jesteś gotów? Oglądajcie nie, sobie ziomy. Dobra, sorry za to. Ale jak widzieliście... Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Dobra, Bezi. Nie oglądaj już go. To dobry znak, ale nasze teleportuj. A co z to? O mnie się nie... Dobra, oczywiście, teleportujemy się, ale Bezi, czekajcie, sorry za to, że przewinęłem, ale jak widzieliście, filmik się strasznie buguje. No i lecimy oczywiście do Xardasa, no i gdzie indziej, co nie? Ale czekajcie, jeszcze się teleportnę do Magów Wody. Ciekawe, czy coś mi zrobią. LOL. O jasny gwint. Dobra, już tego nigdy nie zrobię. LOL. Lolysław po prostu. Dobra, w starym obozie i nowym obozie mnie nie lubią, tylko w obozie na bagnach mnie lubią. Dobra, do Xardasa się teleportujemy. Kurde, mi się nauczył walczyć Bezi. Ja nacisnąłem to do zabijania ożywieńców, jak chcę. Do nekromanty i potem się teleportujemy do starego obozu, ale to już w następnym odcinku i tam zrobimy bardzo, bardzo dużą sieczkę. Po prostu rozwalimy wszystkich, którzy staną na drodze. Szkoda, że nie można już, bym chciał się wyuczyć właśnie walki bronią dwuręczną, ale ja się tego nie nauczyłem i głupi jestem. A tak to byśmy szybciej ciachali każdego. Xardas, nie czytaj, tylko patrz. Udało mi się. Uriziel znów posiada magiczną aurę. Niesamowite. Dobra. Powiedziałeś, że będę mógł posługiwać... Przyjrzyj mu cała energia, jeśli... Magiczna... Ale nie za... Nie chcę, nie chcę. Uriziel jest mój. Xardasie, ty go nie ruszaj. I co? To było już na tyle w tym odcinku, ja się już będę z wami żegnał, tak więc zapraszam do kolejnych odcinków z serii Let's Play Gothic. Oczywiście nagram zaraz sieczkę w nowym modzie. I co? To było na tyle, ja się już z wami żegnam, tak więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, do zobaczenia, do następnych odcinków z tej serii, no i cześć.